Dobra, ogólnie to wygląda w ten sposób. Tu jest ten schemat, który był przedstawiony tam na tym rysunku. I tutaj jest to napięcie, które musimy znaleźć, czyli napięcie na rezystorze R4, czyli można sobie je zaznaczyć nawet tutaj, tak, w ten sposób i wyprowadzić sobie jakieś tam zaciski. I to jest po prostu napięcie na rezystorze R4. Tutaj już sobie trochę przekształciłem ten rysunek. Jest trochę pobłazgrane, bo najpierw nagrywałem, a potem się okazało, że bez dźwięku nagrałem, więc XD. Tu już sobie zrobiłem symbole takie, jak po prostu mi się podobają, czyli zamiast baterii symbolu tutaj jest symbol źródła napięciowego i zamiast tych wszystkich mas czy uziemień jest po prostu tutaj połączenie negatywnego terminala i negatywnego zacisku, czy tam jak to nazwać, nieważne. W każdym razie, ogólnie jeżeli mamy sobie nasz pierwszy dzielnik napięcia, który jest tutaj, tutaj on jest, czyli po prostu dwa rezystory połączone szeregowo, które mają jakieś wyjście dalej, czyli tutaj jest wyjście na tym rezystorze R2, który pełni funkcję wyjścia, to musimy też wziąć pod uwagę samo to wyjście, ponieważ wyjście nam obciąża też ten dzielnik i to może mieć wpływ na po prostu stosunek, który tutaj nam wyjdzie z tego dzielnika i ostatecznie na napięcie wyjściowe. Więc postanowiłem sobie zrobić najpierw tak, że obliczę sobie napięcie wyjściowe z tego pierwszego dzielnika na tych dwóch zaciskach, tym i tym, tutaj jest strzałka do tego, napięcie U3-4 i potem zajmę się liczeniem dalej dopiero tego i postąpię sobie w ten sposób, że tutaj mam ten pierwszy rezystor, czyli ten R1, no i on się jest tutaj podłączony szeregowo razem z tą grupą rezystorów, z tą tutaj grupą rezystorów, czyli R1, to znaczy przepraszam, R2 1K, czyli 1000 ohmów i z rezystorem R3, R4 oba po 100K, czyli 100 tysięcy ohmów. I teraz względem tego rezystora R2 one są połączone ze sobą szeregowo. Szeregowo to znaczy można je zastąpić jednym rezystorem o sumie tych dwóch rezystancji, czyli tutaj de facto może być jeden rezystor 200K. I teraz ten jeden rezystor 200K byłby w połączeniu równoległym, tutaj sobie to może przerysuję, tam dalej idzie sobie do reszty tych układów, bla bla bla, nieważne, tu jest R2, czyli to 1K i tu jest 200K, wobec czego możemy to po prostu teraz zastąpić tą całość jako rezystancję zastępczą całości tych wszystkich trzech rezystorów. Obliczymy to z tego wzoru sobie fajnego na rezystancję zastępczą dwóch rezystorów połączonych równolegle. Tutaj już jest napisany ten wzór, to jest R1 razy R2 przez R1 plus R2. 1K razy 200K, no to jest tak jakby policzyć 1000 razy 200 tysięcy, 200 milionów nam wychodzi. W zasadzie to nie jest konieczne obliczenie, żeby to przepisać, bo od razu to się redukuje przez tą drugą wartość, no ale dla jasności napisałem i wychodzi nam około 995 ohmów. Tam wychodzi po przecinku 0 coś, więc już nie pisałem tego dalej. Dobra, więc teraz można powiedzieć, że tutaj ten pierwszy dzielnik składa się z pierwszego rezystora 1K i z drugiego zastępczego z tych wszystkich trzech 995 ohmów. Więc możemy obliczyć już napięcie, które się odłoży tutaj na tych dwóch zaciskach, po prostu podstawiając tutaj 1000, tutaj 995 jako te wszystkie trzy rezystory i wyjdzie nam napięcie, to znaczy umożliwi to nam obliczenie napięcia U3-4.
czyli tego napięcia wyjściowego z pierwszego dzielnika z uwzględnieniem obciążenia drugiego dzielnika. O, to mamy tutaj. Tu jest wzór na właśnie napięcie wyjściowe takiego dzielnika. Czyli bierzemy sobie nasze napięcie wyjściowe, czyli to tutaj. To jest napięcie wyjściowe razy stosunek R2, czyli tego w zasadzie drugiego naszego rezystora, który jest w miejscu tak jakby zacisków napięciowych wychodzących z tego dzielnika, razy suma R2 i R1, czyli obu rezystorów dzielnika. To są symbole, które tak jakby są uniwersalne i nie dotyczy to konkretnie tej naszej rezystancji R1, 1K i R2, 1K również, tylko tej drugiej rezystancji zastępczej tutaj, czyli 995 ohmów. Chwila, spokój. Dobra, więc tutaj dalej kontynuuję pisanie, podstawianie, czyli 995 przez sumę, czyli 1995, no to wyjdzie bardzo blisko tego, w zasadzie czego się spodziewaliśmy tak intuicyjnie troszkę, bo oba te rezystory są równe, więc powinno z nich wychodzić, powiedzmy, napięcie, które jest równe połowie napięcia, czyli ten stosunek powinien wyjść zbliżony do połowy. No i faktycznie wychodzi 0,4987. No i oczywiście tutaj razy to 10 V, zapomniałem to dopisać, tutaj później dopisałem. To wychodzi 4,987 V. No i dobra, to jest nasze napięcie, to U3,4. I teraz wchodzi ono na ten drugi dzielnik, który się składa z R3 i R4. Oba są po 100 kOhmów, więc tutaj już nie ma tak jakby kolejnego dzielnika obciążającego. Po prostu najłatwiej jest to obliczyć z tego naszego, powiedzmy, domyślnego stosunku, że jeżeli oba rezystory są równe, to napięcie wyjściowe na jednym z nich będzie równe połowie tego napięcia wejściowego. I tutaj mamy już obliczone sobie wcześniej przeze mnie to napięcie 2,4937 V. I tak, i teraz sobie jeszcze spojrzałem tam do tych notatek. I z tego, co z notatek, po prostu spojrzałem do tego wykładu, i z tego, co on mówi, to znaczy, co tam pisze, to wynika taka rzecz, że jeżeli rezystancja drugiego dzielnika jest dużo, dużo większa niż rezystancja pierwszego, czyli w praktyce oznacza to, że drugi dzielnik w znikomym stopniu obciąża prądowo dzielnik pierwszy, to możemy założyć, że nie ma on wpływu na tą rezystancję tutaj dzielnika pierwszego, wobec czego możemy potraktować te oba dzielniki, najpierw odłączając tutaj w tych dwóch zaciskach całe wyjście i tak jakby licząc napięcie wyjściowe po prostu z rozwartymi stykami wyjściowymi, ponieważ wtedy mamy przepływ prądu 0 amperów tutaj przez resztę układu, co jest w przybliżeniu równe prądowi pobieranemu przez ten układ, czyli tak jakby skoro on bardzo znikomy prąd pobiera i nie obciąża prawie że tego pierwszego dzielnika, czyli nie miałby znaczącego wpływu na wynik. I wobec czego tutaj nam wtedy wyszłoby coś takiego, że nasze napięcie wyjściowe, czyli oznaczymy sobie je U4, bo na rezystorze czwartym, wynosiłoby tyle. Jest to napięcie wejściowe. Nie wiem, jak tam było oznaczone, czy E, czy V. Napiszę sobie tutaj UV po prostu. Razy stosunek z pierwszego dzielnika, czyli jako, że tutaj oba rezystory są równe, to by była jedna druga razy stosunek z drugiego dzielnika, i tutaj również są rezystancje równe, więc razy jedna druga. I to by nam wyszło, że nasze napięcie wyjściowe, czyli to U4, musi się równać 1/4 napięcia wejściowego, które wynosiło 10 V, czyli powinno wynosić 2,5 V. Tu jest ten nasz wynik. A nam wyszło napięcie 2,4937, więc
Naprawdę łatwo to można zauważyć, to jest znikomy błąd, de facto nie wpływający na właściwości układu, czy też na jakieś tam dysfunkcje przy zaprojektowaniu go w ten sposób, niżli tak naprawdę biorąc pod uwagę obciążenie tym drugim dzielnikiem. Więc jeżeli rezystancje tych dwóch rezystorów na drugim dzielniku kaskadowo połączonych do pierwszego są dużo, dużo większe od rezystancji na pierwszym, to możemy sobie po prostu najpierw obliczyć napięcie wyjściowe w ten sposób, bez brania pod uwagę reszty obwodu, i następnie dalej korzystając już z reszty obwodu, obliczyć ostatecznie nasze napięcie, żądane przez nam wykładowcę czy cokolwiek.